co to znaczy gówno? W sensie, no to weź to rozwiń, jakby co tak. za tym idzie, że to jest gówno, nie? A, bo chuj, nie? Tak. Widzimy, okej, tu jest Jim Carrey, okej, może pogadamy i nagle takie, dosłownie, nie? Ja tak patrzę, facet taki z kawką sobie stoi, bo strasznie wysoki jest i tak patrzę, hi, I'm Jim. What would you like to hear? You know? Anything. Could you please give me some water? Tak. Kręcił cię normalnie swoją komórką, Patryk Wega. Patryk tak kręci często. A ze mną dzisiaj Piotr Stramowski. Cześć Piotrze. Czołem, cześć. Czytałem wcześniej w twoich wywiadach, że przygotowujesz się pod Hollywood i że masz tam marzenie, żeby zagrać. I powiedz mi, jak w ogóle twój angielski teraz, bo podobno brałeś dużo lekcji. Cały czas masz native speakera? It's pretty good, man. Pretty good. A potrafisz powiedzieć coś dialektem amerykańskim i angielskim, żeby to rozróżnić? UK. What would you like to hear? You know? Anything. Anything. Could you please give me some water? Yes, of course I can. Thank you. Oh, I got it. No dobra, a to teraz w takim razie poproszę coś American English. Joker? Niech będzie, z Batmana. The Dark Knight. Idziemy. Yeah. You reminds me of my father. I hated my father. Dobra, a słuchaj, ale Włocha to byś nie zagrał mówiącego po angielsku. You know, it depends. I spend a lot of time in Ireland. I had a lot of friends from Italy and from Spain, from a different country, so you know. Do you like our cappuccino? No, cappuccino is not good. I like regular americano. Ah, okay. Americano. No problem. Thank you very much. Thank you very much, Enzo Gołami. Oj, super. Wiesz, to jest kwestia nauczenia. Znaczy, ja lubię też się uczyć dialektów różnych i trochę na małpę. No bo masz talent na naśladowanie. Bawię się w to naśladowanie, wiesz, no, ale zupełnie co innego jest oczywiście nauczyć się tekstu. Znaczy, fajnie jest mieć bazę i dobrze mówić po danym języku. Ja jakoś tak intuicyjnie wybieram amerykański niż angielski. Jak się angielski mnie nie przekonuje, akurat, żeby było śmiesznie, jak grałem po angielsku w filmie The Last Witness. No to tam miałem właśnie, miałem się nauczyć angielskiego takiego English. Nie wiem, jak to jest, posh? Nie, English, no taki, wiesz, UK, brytyjski. No. I tam spoko, no jestem w stanie, wiesz, no klepałem te teksty na pamięć i to faktycznie wyszło, że brzmi dobrze, ale jakoś większy luz mam w tym amerykańskim. Mhm. Ale są szanse, że cię zobaczymy jakoś w Hollywood? Co robisz w tym kierunku? Co robisz w tym kierunku? Robię jestem to ciekaw, co aktor właśnie może zrobić, żeby tam co się ja dostać. Robię? No bo na przykład Zawirucha pokazał, że można, prawda, no, Tarantino zagrać. No i Jasia Kulik też, no to jest, no aha, że u Tarantino, tak, tylko widzisz, no to jest właśnie super, no ja się strasznie cieszę, że Rafałowi się udało i że Jasia też tam jest dostrzeżona i że Tomek Kot dostaje propozycji. Przecież no, to nie jest tak, no, masa aktorów gra w różnych produkcjach. Piotrek Adamczyk też występuje w serialach amerykańskich, więc ludzie grają. To nie jest tak, że to jest coś, co się nie wydarza. Coraz większe jest zainteresowanie tutaj naszym Polakami, z tego co słyszałem. I co? No, jedyną rzeczą, którą mogę robić tak naprawdę, to jest nie wiem, robienie tego, co robię, czyli wiesz, występowania w filmach. Nie jestem zdania, że wiesz, nie chcę wyjeżdżać, nie jestem na tym etapie, żeby wiesz, wyjeżdżać, rezygnować ze wszystkiego i nie wiem, próbować swoich sił w Stanach, bo nie uważam, że wiesz, teraz Netflix nas tak łączy, w ogóle jest dużo te właśnie internetowe platformy, które pozwalają nam, no tak jak La Casa de Papel, nie? Genialny serial, który otworzył tym ludziom furtkę na cały świat, no przecież to oni dostali Grammy za najlepszy serial na świecie w 2018 roku. No ze Ślepnąc od świateł też się teraz tak dzieje, że to wychodzi poza granice chyba Polski, no, powoli, no, widzisz, dzięki właśnie HBO. No, widzisz, no więc jakby to jest tak, wrzucasz HBO Go czy Netflix i po prostu to hula po całym świecie, jak jest, a ludzie z branży, którzy szukają, nie wiem, znaczy to jest zupełnie nowe narzędzie, naprawdę, więc wydaje mi się, będąc aktorem, który ma jakiś poziom w danym kraju, to lepiej zrobić to, co się robi i po prostu sobie spokojnie czekać, czy się spodobasz, czy się nie spodobasz. To jest parę rzeczy, które się na to składają. Oczywiście to jest szczęście, wiadomo. No wiadomo, to są twoje umiejętności. Trzy, to jest to jakiś wybór, tak, filmów, w których zagrasz i tego, gdzie trafisz.
No a później kto cię zobaczy, no to wracamy do punktu pierwszego, czyli też szczęście, nie? Dokładnie. A ty tak miałeś podobnie właśnie z Wegą chyba, prawda? Słuchaj, ja miałem tak z Wegą, no właśnie. No I słyszałem, że w ogóle casting był telefonem komórkowym kręcony, prawda? Tak. Kręcił cię normalnie swoją komórką, Patryk Wega. Patryk tak kręci często. Więc nigdy nie wiesz. No. Ty myślisz, że Rafał Zawierucha wiedział, że do niego zadzwoni agentka Tarantino? No z tego, co słyszałem, to kompletnie nie wiedział. Po prostu, wiesz, zrobił takie oczy. No, no dosłownie, no tak jakby teraz w tym momencie do mnie zadzwonił, nie wiem, Spielberg i powiedział, że ma film, no to na tej zasadzie nie jesteś przygotowany, nie jesteś w stanie się na to... Znaczy, to jest fajne, nie? Bo to jest takie... To wyjdzie samo po prostu, jak jesteś jakiś tam... Właśnie jak masz to szczęście, o którym mówiłeś, jak ja jesteś dobry. Tak, ja lubię łowić ryby od dzieciaka. No to jest tak, zarzucasz wędkę i czekasz. I nic nie możesz zrobić praktycznie. No może wziąć, może nie wziąć, wiesz, możesz mieć lepszy sprzęt, gorszy, a tak naprawdę no, czasami ten, który ma najgorszego badyla ze zwykłą żyłką przywiązaną do końca, złapie ci największą rybę. I ja tak na to patrzę, więc jakby te wędki są zarzucone, a co się wydarzy i to jest taki właśnie, to jest też podniecające, bo nie wiesz, a to, że widzisz, że na przykład temu się udało, tej się udało, to ja mam takie wow, to znaczy, że można, nie? Fajnie. Czyli to się dzieje, czyli jakby to nie jest tak, że... Że to nie jest jakiś świat nie do osiągnięcia dla ja nas. W ogóle już dla mnie to no nie jest, no wiesz, nasi byli teraz przecież na Oscarach, widzieliśmy Borysa Szyca, który sobie zrobił zdjęcia. Widzimy, że mamy dostęp do tych ludzi, nie? To jest też zabawne, że... Do Cannes zawsze jeździ przecież cała załoga. Tak, więc jakby nie, parę lat temu to było nie do pomyślenia, tak, że tylko wybranym, wiesz, tam zostaje nam w głowie, że Weronika Rosati czy Balincja Bachleda Curuś, tak, że one... Nie wiem, przynajmniej w mojej głowie tak jest, że one we dwie i Daniel Olbryski, tak. Nie, że są trzy. No i Bonaszewski jeszcze, tak, że oni gdzieś tam w tych Stanach coś tam działali, nie? A teraz to wiesz, no dzisiaj się dowiedziałem, że Piotrek Adamczyk gra gdzieś tam w serialach, nikt o tym jakoś tam nie mówi, wiesz. No, ja też zagrałem z Jimem Carreym w filmie Dark Crimes, czy z Alexem Pettyferem i Michaelem Gambonem, wiesz. I normalnie z Jimem Carrey gadałeś sobie? Tak, to było śmieszne, jak podszedł do mnie, bo ja tak mówię, to jest Jim Carrey, a ja kocham Jima Carreyego z dzieciństwa, nie za maskę w ogóle, zakochałem się w tym filmie i tak wiesz, siedzimy, okej, tu jest Jim Carrey, okej, może pogadamy i nagle takie, dosłownie, nie, ja tak patrzę, i facet taki z kawką sobie stoi, bo strasznie wysoki jest, i tak powie, hi, I'm Jim, nice to meet you, o kurde, nieźle. I co, porozmawialiście sobie, tak na ludzie? Tak, no właśnie, bez problemu. On taki bardzo sympatyczny był na tym planie, taki wycofany. No więc widzisz, no to oczywiście to robi wrażenie, nie? Na mnie to robi wrażenie nadal w jakimś stopniu, ale już na pewno nie w takim jak kiedyś, jak spotkałem, nie wiem, w wieku 14 czy 13 lat Stevena Seagala w galerii Mokotów z czterema ochroniarzami wokół, który szedł w hawajskiej koszuli i mi kopara opadła, jak się dowiedziałem, kto to jest, nie? I dał mi autograf, który mam do dzisiaj. Że to był inny świat, który przychodzi, to był świat z obrazka, wiesz, z telewizora on schodził i jakby trudno było ci w ogóle jakkolwiek się do tego odnieść, bo to było... Wtedy jeszcze nie było internetu właśnie, więc nie było tego łącznika trochę, no wyobraź prawda? Sobie, że nie wiem, który to był rok... 90. lata? Nie, pod koniec, bo nie jestem taki stary, na jaki wyglądam. Jestem 87 rocznik. A, no to 5 lat starszy ode mnie. No to wiesz, to gdzieś tam, no nie wiem, nie wiem, 2001 to był, 2000 może jakoś tak. No i no nie było w ogóle, wiesz, no internet to, ja pamiętam, że ściągałem filmik z internetu, który miał 2 megabajty przez 2 godziny, nie, czy 3. Więc jakby no jasne. A co robił, co on wtedy robił w Galerii Mokotów? Wiesz co, on kręcił jakiś, nie pamiętam jaki to był tytuł, jakiś film kręcił w Polsce. Mieli zdjęcia, no i widzisz, nagle widzisz tego gościa, wiesz, którego jesteś fanem. Który po prostu, wiesz, rozwala innych na ekranie, jest twoim na całym hero. Świecie zresztą. I podchodzisz do niego, czy może ci dać autograf. On patrzy ci w oczy i mówi, dla kogo, nie? Jeszcze nie wiedziałem, nie znam angielskiego dobrze i on, pamiętam, on się zapytał, for? I zapomnę tego, tak spojrzał na mnie, for? I tak pomyślałem, że muszę odpowiedzieć, jak mam na imię, powiedziałem, Peter. I mi podpisał, i mam to for Peter. I, no więc jakby to było wtedy, nie? Teraz gadasz z Jimem Carreym i okej, fajnie, ale wiesz, że to jest jakby, no, zmieniło się bardzo dużo. Poprzez właśnie internet, poprzez media społecznościowe. Uważam, że są tego plusy i minusy, bo plusem jest to właśnie, że mamy możliwości większe i każdy ma, jakby, że tak powiem, każdy ma, dostaje tę możliwość, bo kiedyś tego nie było, tak? Raczej ciężko było się dostać
do filmów zagranicznych. Teraz jest taka możliwość, bo jesteś w stanie się pokazać, grając w serialu, który jest pokazywany na Netflixie, ktoś cię może dostrzec, zaprosi i tak dalej, i tak dalej. Minus jest taki, że no niestety przez to, że no widzisz, właśnie to jest ciekawe, kiedyś były te ikony, nie? Kiedyś było coś takiego, że aktor w ogóle, nie, jak ja pamiętam, jak byłem mały, nie mówiło się, nie wiem, że to jest beznadziejny aktor, wiesz co, nie było takiej śmiałości na hejt, a prawda? Teraz wszyscy są w ogóle tak odważni do oceniania, no, bo oceny, ja nie mówię o krytyce, bo to nie jest krytyka właśnie i niestety ludzie chyba już zatracili tą granicę, prawda? Nie wiedzą, gdzie jest granica pomiędzy krytyką a hejtem, między krytyką a oceną, bo ocena, hejt, to wszystko jest bardzo blisko. Krytyka jest obiektywna, jest w stanie... I jeżeli krytykujemy, też. Konstruktywna, tak, pokazujemy i plusy, i minusy i jesteśmy w stanie jakby przedstawić sprawę gdzieś tam... Znaleźć na dwóch szalach, tak. Nie? A tutaj, teraz, to w ogóle już nikt się nie zajmuje tym, czy coś jest dobre. Raczej najważniejsze dla ludzi teraz, przez te media społecznościowe, gdzie każdy ma dostęp i każdy Zenek ma tak naprawdę, ja mam, oczywiście każdy Zenek może do ciebie napisać. Może do mnie napisać, tak, może... oczywiście to jest mój wybór, bo ja mam Instagrama, tak, co jest też moim narzędziem do pracy i tak dalej, no bo w takim świecie żyjemy. Oczywiście, to jest, mówię, mój wybór, nie muszę go mieć, ale mam. I ktoś może do mnie dotrzeć, więc jakby jak najłatwiej dotrzeć do kogoś, żeby nawiązać jakąkolwiek, to jest moja taka teza, nie? Żeby nawiązać z kimś kontakt, no to sprowokować go. No bo no jak tak. Napiszę mu coś miłego, no to ktoś podziękuje, a jak ktoś, zauważyłem, wiesz, wszyscy moi znajomi właśnie też mówią, o kurde, co oni mi napisali, wiesz, i kłócą się, wiesz, wielkie elaboraty w jakichś komentarzach, wiesz, na temat, ja mówię, ale po co, nie? W sensie, przecież to jest prowokacja, przecież ta osoba być może... Że jakieś negatywne komentarze w swoją stronę, które się tam rozwijają... Tak, tak, tak. Znaczy w sensie komentarze. I osoba komentowana, czyli na przykład ja, że ja bym to uczestniczył w tej konwersacji, w tym hejcie tak naprawdę. I co się okazuje, że przez godzinę, powiedzmy, bo moi znajomi na przykład przez godzinę potrafią siedzieć i wiesz, i klikać i mówię, człowieku, gadasz z obcą osobą, jakimś, nie wiesz, kto to jest, nie? W sensie to nie jest ani krytyk filmowy, ani, a ty bierzesz to do siebie, bo to tak działa, nie? W sensie ktoś napisał, że coś jest, to jest chujowe, nie? No bo tak. Wiesz, to jest chujowe. Albo ty jesteś do dupy, przecież. Nie? Ale nawet nie, chodzi o sposób komunikowania, no tak. Wiesz, to znaczy, to jest chujowe, bo to jest gówno. No. Wiesz, filmy, po prostu te filmy, jego filmy to gówno, nie? No. Co to znaczy gówno? W sensie, no to weź to rozwiń, jakby co tak. Za tym idzie, że to jest gówno, nie? A, bo chuj, nie? Tak. No, no dokładnie, no, tak tego typu właśnie poziom. I ludzie wchodzą, oczywiście jest tak i są też ludzie, którzy rozwijają te swoje zdanie na dany temat, ale pod tym też coś siedzi, wiesz, jakby no to chodzi o to, że kiedyś nie było możliwości wyrażania, mówię, no aktorzy, piosenkarze, znane osoby, w ogóle osoby publiczne były gdzieś oddalone, nie? W sensie one były w innej przestrzeni i czy by, nie wiem, czy to był, bez nazwisk nie chcę, nie wiem, czy ktokolwiek by to nie był, to był pewien szacunek do tego, że, znaczy, szacunek, no, coś takiego, że wow, podziwiało się to, nie? I taki abażur ochronny trochę, prawda, że nie każdy mógł tak walić w ciebie tym jadem. Co też jest... Ma plusy i minusy, bo nie tak. Mówię, że my jesteśmy wyjątkowi, wiesz, osoby publiczne, wiesz, że nas nie należy krytykować, bo nie, broń Boże. Tylko teraz to się odwróciło. Teraz ktoś gra świetnie, tak jak Joanna Kulik, przepraszam, ale ta sytuacja mnie po prostu zmierziła. I jest informacja z Cannes i są komentarze na temat wyglądu Joanny Kulik przez jakichś idiotów, przepraszam, że to mówię, gdzie dziewczyna jest po prostu wizytówką naszą, jest piękną, wspaniałą aktorką, naprawdę, i w ogóle bez dwóch zdań, nie ma, i cały świat się ją zachwyca, a nagle dowiaduje się, że są jakieś komentarze na temat właśnie jej grania, bo tam chyba zdjęcie z Bradem Pittem było, tak, jakieś ten, że a, to co ona tam z Bradem Pittem, wiesz, jakby, gdzie my żyjemy, jakby co to są, w ogóle kto to mówi? To kimś, jakby to, jak w sensie, to jest autorytet, tak? No jeżeli to jest zdjęcie z Bradem Pittem, to i jeszcze ktoś się czepia, że coś... Ale wiesz, znaczy, to jest straszne, bo to jest dowód na to, jakby co się dzieje, jakby do czego prowadzą te media, nie wiem, czy media społecznościowe, czy jakby w sensie na ile jakby już nie ma żadnej granicy, na ile wszyscy czują się zajebiści, każdy się czuje krytykiem. Ja mam pytanie takiej osoby, co ty zrobiłeś, jakby co, pokaż coś, cokolwiek, co masz do pokazania. No. No wiesz, i nie dowiesz się, bo on jest, wiesz, najczęściej nie ma zablokowane konto, wiesz, nic nie widać, kim jest, nie?
to trafia, więc to jest jakby, ja jestem totalnie za zwalczeniem tego, bo to jest, tak nie powinno być. No. Myślisz, że da się to zwalczyć w ogóle? Uważam, że powinny wejść jakieś, już tutaj w prawo bym wszedł i w jakieś ustawy na temat właśnie, nie wiem, hejtu, czy w ogóle wypowiadania się, albo chociaż jeżeli się wypowiadam, to żeby, jeżeli są dane komentarze, to niech ktoś bierze za to pełną odpowiedzialność, bo później to one trafiają do ludzi, którzy na przykład no, są, no to bardzo, to jest krzywda, nie? W sensie to jest hejt to jest też przemoc w pewnym sensie. To jest przemoc taka no, nie fizyczna, ale to jest przemoc i to boli, to rani oczywiście ludzi. I jeżeli ktoś to robi, to ja chcę zobaczyć, kto to jest, to żeby on brał odpowiedzialność za to i żeby, nie wiem, żeby był, nie wiem, była rejestracja z imienia, nazwiska, dowód, nie wiem, i wtedy okej, wypowiadaj się, proszę bardzo. Jestem ciekawy, czy ktoś by napisał te rzeczy, które teraz się pisze, no, wiesz, Ruzal, pokazując swoją twarz. Ruzal, kojarzysz fajtera, prawda? No, oczywiście, tak, no, Ruzal był u nas 2 tygodnie temu i mówił, że do 15 swoich hejterów po adresach IP jakiś tam kolega mu znalazł i pojechał normalnie. Serio? Tak, serio. I otwierasz drzwi, a tam Ruzal czeka na ciebie. No, ale mówił, że to zazwyczaj przezroczyści ludzie tacy bardzo. Ale wiesz co, tak, tylko wiesz co, super by było zrobić to z tego dokumentu już od razu. Tak, wiesz, żeby to pokazać ludziom, bo to z tego, że on pojechał, super, że to zrobił, nie? Tylko właśnie, żeby pokazać to, jak to, jakie to jest w ogóle niefajne, nie? Sceny łóżkowe, pewnie też miałeś wiele pytań o to, ale które cię ciężej kręciło, albo które przyjemniej, bo miałeś z Anią Muchą, bardzo mocną scenę miałeś, z Mają Ostaszewską. O żonę nie pytam, bo to już wasz temat, ale które były łatwiejsze, które były cięższe, da się to porównać w ogóle? No paradoksalnie powiedziałeś o żonę nie pytam, bo to wasz temat, ale najtrudniejsza była scena z moją żoną. Tak? Bo wy jeszcze wtedy nie byliście razem chyba oficjalnie, prawda? Oficjalnie nie, ale chodzi o, już to chyba kiedyś mówiłem też, nie chcę, ale chodzi o to, że jakby trudno jest, jeżeli jesteś z kimś, ja tak do tego podchodzę, tworzysz jednak postać pewną, to nie jesteś ty do końca, to nie jest twoja żona, moja żona i ciężko jest mi spojrzeć na nią nie jak na moją żonę, a muszę to zrobić, musimy to zagrać, musimy też mieć powiedzmy scenę właśnie łóżkową, ale to nie może być scena nasza łóżkowa, tylko tych postaci, więc jakby to jest trudne, bo jakby masz, wiesz, dwa światy, które czyli ci łączą, wchodząc z aktorką, przepraszam, tylko skończę, bo wchodząc z aktorką no, w daną sytuację, jakby nie masz innej relacji, masz ciebie jako, to jest moja koleżanka Maja Staszewska, czy to jest moja koleżanka Ania Mucha, jakby mamy zadanie do wykonania, jakby i wchodzimy w ten świat i tam jesteśmy i jakby nie myślę o tym, jakby to jest, no tak. Czy to jest seks, czy to jest, nie wiem, kolacja, scena z seksu czy scena kolacji, no jakby tak samo podchodzę do tego, w sensie no, to jest dana sytuacja w życiu, która się wydarza i w którą moja postać musi wejść i ją zrozumieć i znaleźć się w tych okolicznościach. Nie mam problemu ze scenami seksu, tak mi się wydaje. Nie, znaczy, jakoś wydaje mi się, że jakby też ważne jest, żeby być fair wobec drugiej osoby. W sensie fair, w takim sensie, że znaczy ja lubię profesjonalizm, no wiadomo, że można, nie wiem, masz dwóch singli, tak, aktorkę i aktora i na przykład oni wchodzą sobie i sobie wbudują coś więcej i tam mają do tego prawo, wiesz, no jak ja jestem w związku, no to trochę inaczej na to patrzę, bo... Ale budują coś więcej? Co do końca? O czym no mówisz? Nie, no w sensie, bo to jest bardzo, wiesz, no to jest jednak, to są twoje emocje, to jest część ciebie, nie, w sensie ty wchodzisz. Oczywiście zależy od aktora, no bo niektórzy aktorzy jakby grają coś, a niektórzy wchodzą w to. Jeżeli masz scenę łóżkową, to czasami też to nie jest tylko scena łóżkowa, tylko tam masz też dialog, więc musisz, jest gra wstępna na przykład, więc musi widz to uwierzyć, to musi wydarzyć w pewnym sensie, wiesz. To się wydarza i ty musisz sobie zaufać, że wchodząc w to, no bo to jest niebezpieczny grunt, no to jest coś takiego... Łatwo się zakochać po prostu, o tym mówisz mniej więcej? Otwierasz pewną przestrzeń siebie, nie? W sensie to nie jest tak, że dobra, coś tam, podchodząc do tego, co ty, ja nie mam takiego problemu, w ogóle mam luz. Ja w to nie wierzę. Znaczy, w sensie ja uważam, że każde zbliżenie z drugą osobą, jakby otwarcie się, to jest właśnie też piękne w naszym zawodzie, żeby zachować taką etykę, ja to mówię zawodową, nie? Że to jest jakby... akurat z aktorkami, którymi pracowałem, to nie było tego problemu i właśnie zawsze było fajnie, że się wspieraliśmy na przykład po scenie, pytam się, jak się czułeś, albo czy jak się czułaś, jak się, jest okej, okay, jakby czy coś nie przeszkadza, czy nie za... wiesz, w sensie ze szacunkiem podejść, no bo to jest, kurde, jednak...
przestrzeń bardzo, bardzo intymna, w którą wchodzimy, nie? Oczywiście, mówię, możemy w nią wejść, a możemy sobie to zagrać, no i w to nie wchodzić, ale fajnie jest, najfajniejsze filmy, jakie oglądam, które mi się podobają, to jest tak, jak widzę dwóch ludzi, dwójkę ludzi, którzy się kochają, w sensie, jaka jest scena, dajmy na to, załóżmy, że jest scena miłosna, dwójki osób, które się kochają, to ja chcę zobaczyć miłość między nimi, nie? Mhm. Więc musimy okay. to gdzieś wytworzyć to, rozumiesz, z niczego, no jakby, więc jakby automatycznie wchodzisz w pewną relację z aktorką, z którą grasz, która jest postaci. No. Ja tak do tego podchodzę. Dlatego zawsze bardzo też jestem ciekawy, jakie podejście ma druga osoba. Nie? Więc jakby, jeżeli ma podejście, jakby, zazwyczaj jest tak, że ma takie jak ja, bo tak chyba mają aktorzy. Profesjonalni, tak? No nie wiem, no chyba tak powinno być. No kurczę, no nie wiem, no tak można czerpać przyjemności sobie, ale no wtedy nie wiem, jak jest. Mówię, no jak nie masz partnera czy partnerki, to możesz się pobawić, czemu nie? No jak się podoba, no to możesz to wykorzystać. Mhm. To nie jest zabronione, też będzie prawdziwe, będzie wasze, wiesz. Ale ja podchodzę w inny sposób do tego. No i więc mówię, no jakby ja spotkałem osoby, które były profesjonalne. Ale chcę to sprawdzić też na początku, żeby nie było jakichś później niedomówień, wiesz, że ja podchodzę w taki sposób, a ktoś, ta dziewczyna sobie myśli, że może, wiesz, coś więcej na przykład, bo nie ma chłopaka. No, ale że to coś więcej, że normalny seks będzie podczas sceny? Nie mówię o seksie, nie mówię o czymś. Aha, w sensie, że się zauroczy, okej, dobra. Nie mówię o zauroczeniu, mówię o pewnej energii, w którą wchodzisz. No wchodzisz w przestrzeń seksualną, grając sceny seksu, sceny intymne, łóżkowe. I teraz ja mam wybór, ja jako Piotrek mogę się otworzyć, na przykład, nie wiem, widzę ładną aktorkę, no zazwyczaj są ładne dziewczyny, wiesz, no. Widzę ładną aktorkę, która jest, no myślę sobie, a co tam, mam żonę, ale, a może coś tam, wiesz, wejdziemy w sensie w taki flirt, nie? Mówię o flircie, mówię o rodzaju, kiedy jest granica pomiędzy flirtem, kiedy przekraczasz coś, a kiedy jakby trzymasz. Mówię właśnie ten profesjonalizm i na przykład, jak się zaczniesz całować, to nagle nikt nie będzie, kto filmuje, nie będzie wiedział, czy ty się całujesz, masz z tego przyjemność pełną. Mm-hmm. I nagle odcinać się w głowie i naprawdę się całujesz z dziewczyną i masz w dupie, że to są kamery. I ją obmacujesz i odwrotnie. I świetna scena, ale prawdziwie wyszło, dobra, wiesz, koniec, nie? A okazuje się, że właśnie doszło do zdrady, na przykład, nie? Mm-hmm. Bo zdrada jest tu, nie? No tak. Czy podchodzisz profesjonalnie do sprawy i po prostu robisz, ale masz w głowie pewną granicę, no, której nie przekraczasz i wiesz, że robisz to, bo jesteś w postaci. Okej, a ten flirt, o którym mówiłeś, on już może się zaczynać jeszcze przed sceną? O tym mówiłeś? On się może zaczynać na próbach. Mhm. Jak przeczytasz scenariusz i dwójka osób wie, że będą mieli scenę łóżkową. Mhm. Okej. No to teraz już wiem, o co chodzi dokładnie. Przynajmniej tak mi się wydaje. No wiesz, no jakby... A więc mówię, no ja zawsze sprawdzam partnerkę, jakie ma podejście, bo różnie bywa, no. Nieraz nie... Różnie bywa. No. A czy wy z Kasią w domu rozmawiacie o aktorstwie? Przenosicie pracę do domu, czy raczej nie? Jest to w ogóle do zrobienia, jak jest dwójka aktorów w związku, żeby o tym nie rozmawiać? Chyba nie ma. Chyba zawsze będziemy o tym rozmawiać, bo tak kochamy ten zawód i... No nie mówię, że wiesz, siedzimy po nocach i gadamy o aktorstwie. Nie, ale jak są jakieś, wiesz, mamy sceny, to... Czasami się ktoś kogoś poradzi o coś, czy nawet, wiesz, z boku czasami coś więcej widać, możemy, możemy jakąś wskazówkę dać sobie nawzajem. I to jest fajne, bo to jest tak dziwny zawód, tak mi się wydaje jednak. Jak zacząłem obserwować, dla mnie to jest coś normalnego, jakby też jestem wśród osób, które no na co dzień, wiesz, no jakby jesteś świadka też filmowego i to jest takie dla nas normalne, ale patrzę dla ludzi z boku, jak ja coś opowiadam, na przykład teraz tobie opowiedziałem tę historię z łóżkiem, no to widzę, że to jest takie... trudno, jak poczuję, no ale to jest scena seks. Widzę, że ciężko ci to zebrać, wiesz, ja mam to poukładane, bo... I dla mnie to jest jasne, więc wyobrażam sobie, że gdybym był z osobą, która tego nie rozumie, cieszę się, że jestem z aktorką, tak ci powiem, bo wydaje mi się, że było mi trudniej, czułbym się jakiś wyobcowany, że i wydaje mi się, że ciężko mi było też znaleźć partnerkę spoza branży, która by zrozumiała i zaufała, bo to jest bardzo dziwne, wiesz, że ja idę do pracy, całuję się i mam sceny seksu z innymi dziewczynami na przykład tego dnia i wracam do domu i ona się pyta, jak ta scena seksu, i mówię, spoko, fajnie.
No tak. A wiesz co, bo tam byliśmy, ale fajnie wyszło, bo wyszło, że oni naprawdę się kochają. Ja widzę, że ma jakaś, o to super, nie? Ktoś by popatrzył z boku, mój porąbanie, nie? No tak, że to jak, się cieszy, nie, on że się całował z dziewczyną, wiesz, jakby, no ale właśnie nie, no chodzi o to, że podejrzewam, no naprawdę trzeba albo bardzo kochać i nawet jak nie, bo też znam takie związki, że jakby nie jest aktorką, czy dziewczyna jest nie ze świata, tak, z branży aktorskiej, ale tak kocha, że jakby ufa, nie? I to jest super, nie? Temu facetowi odwrotnie. Ale ja wiem, że u nas jakby, no, w związku z tym, że pracujemy na tych emocjach, jakby też bardzo dużo widzimy i wydaje mi się, że nie da się oszukać nawzajem nas. W sensie, jak coś by też doszło do czegoś, no to od razu się wyczuwa, bo my mamy to po prostu, no, to jak psy jesteśmy wyczuleni na emocje. Wydaje mi się, że ja i Kasia jesteśmy, zarówno ja, jak i Kasia jesteśmy bardzo empatyczni. Jakby, więc mamy takie, no, czujemy się nawzajem bardzo. Ale to chcesz powiedzieć, że na przykład jak widzisz Kasię w scenie łóżkowej w jakimś filmie, to nie łapie cię w ogóle zazdrość? Nie, troszkę cię tam coś nie w środku nie pali? Nie, wiesz co, ja mam coś takiego, że mnie to, znaczy jak scenę sobie przypominam, no nie, przypominam Zachśpi kochanie scenę, gdzie Kasia zagrała jedną, miała dwie takie sceny intymne, no to ja to oglądam, ja nigdy nie widzę, znaczy inaczej, ja nie widzę na ekranie Kasi, mojej żony. Widzisz postać, nigdy. Którą ona gra? Tak, ale nie to, że ja sobie to wyprojektuję, ja po prostu ja wiem, jaka jest Kasia na co dzień i ja nigdy nie widzę tej samej osoby w ekranie. Ja widzę w jej oczach co innego, ja widzę, że ona, w sensie te emocje są tak prawdziwe, tak w sprawie filmu, że ja nie mogę mieć pretensji o to, bo to jest to, co ona robi dla mnie, jako aktorsko, z mojego punktu widzenia, to jest bardzo, bardzo dobre aktorstwo, nie? Bardzo dobre, na bardzo wysokim poziomie i powiem ci, że czasami mam takie, kurczę, znaczy nie to, że zazdroszczę, ale mówię, właśnie o to chciałem wow, spytać, ale czy jest zazdrość że ja tak, że ja tak nie umiem, nie? No słuchaj, widziałem Kobiety Mafii 2, skradła show, bez dwóch zdań. No, są, no, więc właśnie o tym mówię, mam jakby, jestem mega dumny, że moja żona tak, no jest zdolna pieruńsko. I to widzę, nie? Piotrze, powiedz mi w takim razie, czego mogę ci życzyć na przyszłość? Bo teraz tak, mówisz, dwa seriale, filmy, ja ci życzę prywatnie, żeby to Hollywood rzeczywiście się spełniło, bo to jest fajnie zawsze, jak Polakowi się gdzieś udaje. Po tym, jak słyszę twój akcent, to myślę, żebyś i Włocha zagrał, i Amerykańca, i Englishmana, także myślę, że tutaj drogi otwarte. Wszystkiego dobrego, dzięki za rozmowę. Dzięki, no zdrowia chyba tylko byś mi życzył. O właśnie, zdrowia. No to jest najważniejsze. Mówisz, że do formy teraz wracasz, siłkowej? Wiesz co, siłkowej, no takiej, no poboksować muszę trochę. Aha. Czyli coś już wiadomo, w który deseń to będzie szło? Tak. No chyba wiadomo nawet o co chodzi. No, ale na razie trzymam kciuki sam za tę produkcję, bo wydaje mi się, że no, będzie, jak to się uda, to będzie zajebiście. Tak. Na koniec tylko powiesz mi coś burnejkom. Muszę teraz spierdalać do domu, kurde, bo mam kolejne spotkanie. Na razie. A Pascalem? Ej, Peskę? A poczekaj, nie, bo ty bardziej... A już nie pamiętam Pascal, bo Pascal jest podobny trochę do, no coś takiego. Wesslera. Bo oni francuski mają wydwójkę, a Pascal właśnie chyba w ten sposób rozmawiał. Ale ta woda jest za mało aromatyczna. Dzięki wielkie, było bardzo miło. Do zobaczyska. Arrivederci, yeah. Arrivederci. Ja, bo Enzo Gruami. Qua? Enzo Gruami. Antonio Margarita.